Szkoda gadać, ale powiem. Czy wiecie, ile firmy zapłaciły kar na PFRON za unikanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami? Dane dotyczą maja 2024. Była to kwota 605 milionów. Bla, bla, bla. O różnorodności, jak nas kochają, jak jesteśmy bezcennymi pracownikami i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że zatrudnienie jednej osoby z poczwórnym odpisem na PFRON, czyli ta, która posiada złożenie szczególne i stopień znaczny, to oszczędność w wpłatach na PFRON miesięczna w wysokości 13 200 zł z delikatnym haczykiem, a z potrójnym odpisem na PFRON to prawie 10 tysięcy złotych. Pamiętajcie o tym, pracodawcy, jeżeli macie z tym problemy, zgłoście się do mnie i wasz problem rozwiążemy w Trymiga szybciutko. Nie oddawajcie tych pieniędzy urzędnikom. Wiecie, jak to jest, jak się da urzędnikom, to są tak jakby pieniądze niczyje. Zostawiajcie ich w firmach i dzielcie się z niepełnosprawnymi. I płaccie podatki, bo pamiętajcie, że od naszych pensji, jak nas zatrudnicie, oddajecie podatki i wzbogacacie kasę państwową, nas i siebie. Nie urzędników, nie oddawajcie tych pieniędzy urzędników. Bardzo was proszę, prosimy.